Hej, siemano wam wszystkim, tutaj Alessandro, witam was bardzo serdecznie, jest ze mną... Duster, witam was bardzo Witamy was serdecznie. w kolejnym odcinku naszej serii z FMA 2015. Przypominamy, że gramy hiszpańską La Liga, ja gram drużyną Realu Sociedad San Sebastian, natomiast Duster zespołem Villarreal. Tak, i bardzo długo nas nie było ostatnio, więc wracamy po tej przerwie. No i zagramy sobie dzisiaj po jednym meczu. Po jednym meczu Alessandro z Realem Madryt, a ja z Barceloną. Alessandro zagra najpierw z Realem Madryt, więc oddaję mu głos, niech przedstawi drużynę na to Tak spotkanie. jest, ale zanim to jeszcze zrobię, jeszcze chciałem wam powiedzieć słów kilka o naszych ostatnich spotkaniach. W zasadzie jednym spotkaniu, które sobie rozegraliśmy pomiędzy odcinkami. W moim przypadku był to remis 2-2 z zespołem Lokeren. Zespół z Belgii, który wyeliminowaliśmy właśnie w barażach, w tej ostatniej rundzie już przed fazą grupową Ligi Europejskiej. W pierwszym meczu, przypominam, zwyciężyłem 1-0 po trafieniu Imanola Aguirrecha, natomiast w rewanżu już tak niejako troszkę na spokojnie, remis 2-2 i tam trafienia dla mojej drużyny Sergio Canalesa i Gonzalo Castro, które ostatecznie dały mi awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Zatem teraz, Duster, oddaję tobie głos, jak tobie poszło w ostatnich spotkaniach. Ja również zakwalifikowałem się do fazy grupowej Ligi Europejskiej, wygrywając najpierw na wyjeździe, co ciekawe, z Esbjergiem FB 3-0 po bramkach moich Gomeza, Jonathana Soriano i Javiego Espinozy. W rewanżu u siebie na El Madrigal 3-2 zwycięstwo, samobójcze trafienie Janika Pejca, gol Jonathana Soriano i Javiego Espinozy, więc i ja i Alessandro znajdujemy się teraz w fazie grupowej Ligi Europejskiej, ale na to losowanie jeszcze troszeczkę będziemy musieli sobie poczekać. Prawdopodobnie po tych naszych dwóch meczach to nastąpi i wtedy będziemy wiedzieć, z kim sobie zagramy. Tak jest, zagramy. Ponieważ nie odbyło się jeszcze jedno ze spotkań, gdzie Lugores Razgrad gra ze Zwolle. Tak powiem wam szczerze, że troszkę się przestraszyliśmy, że coś się sknociło z tą naszą Ligą Europejską, no ale jak się okazało, mieliśmy właśnie w kalendarzu zaznaczone losowanie Ligi Europejskiej na, nie wiem, Duster, czy pamiętasz, 20 któryś sierpnia, jakoś tak to było. Tak. I jakoś to losowanie się nie odbyło, co nas troszkę zdziwiło, no ale w końcu udało nam się właśnie dojść do tego, że jeszcze jedno mecze z Wolę, Lugorec Razgrad, to spotkanie zostało przeniesione, no i dlatego to losowanie się nie odbyło. Zatem przejdźmy już może do tego, co czeka nas dzisiaj, a naprawdę dzisiaj przed nami sporo emocji, no bo ja przecież gram z Realem Madryt na własnym stadionie, na Estadio Anoeta, natomiast Duster, tak jak już wspominał, gra dzisiaj spotkanie również arcyciekawe, tyle że 4 godziny później z drużyną Barcelony, tak więc naprawdę no, ten odcinek, myślę, naprawdę będzie bardzo ciekawy. Akurat tak ułożył się ten terminarz, że obaj gramy naprawdę mecze z bardzo, bardzo wymagającymi rywalami. No tak, i właśnie za chwilę zacznie się ten pierwszy mecz Realu Sociedad z Realem Madryt. No tutaj trzymam kciuki za Alessandro, żeby jak najlepiej udało się z Realem wygrać, bo jak wiecie, jestem kibicem Barcelony, więc tam Realowi za bardzo kibicować w tym meczu nie będę, ale co nie znaczy, że też u mnie będę kibicował Barcelonie, tylko rzecz jasna drużynie prowadzonej przeze mnie, czyli Villarrealowi. Wiesz co, Duster, bo troszkę tutaj natrafiłem na mały problem techniczny. Mam informację, że nie mogę pojechać na twój mecz, ponieważ rozgrywam mecz w tym samym dniu. Także nie wiem, czy będzie możliwość zobaczenia tego twojego meczu. Chyba będzie możliwość na podglądzie, podglądzie aha, później. Oczywiście, ja jasne. Zaraz. Tak, jasne, tak. To taki troszkę mały nieogar z mojej strony. Dobra, zatem my przechodzimy teraz do taktyki na mecz z zespołem Realu Madryt. No, bez wątpienia zespół królewskich wraz oczywiście z rywalem, także Dustera Barcelona, no, będą kandydowały w tym sezonie do zdobycia, rzecz jasna, mistrzostwa w hiszpańskiej La Liga. Tak więc no, naprawdę dzisiaj przed nami bardzo trudne spotkania, które myślę odpowiedzą na wiele, wiele pytań. No i spójrzmy sobie, teraz jesteśmy właśnie przy ustalaniu mojego składu na mecz z zespołem Realu Madryt. Kontuzji niestety doznał Carlos Martinez, tego zawodnika w spotkaniu z Realem Madryt. Nie zobaczymy w jego miejsce, takim jego naturalnym następcą będzie Dani Estrada na to spotkanie. Również tutaj zastanawiałem się nad sprzedażą Dawida Curutuzy, który ostatecznie tutaj prawdopodobnie wyląduje w Celcie Vigo za kwotę 4 milionów euro. No i zobaczymy jeszcze to, ponieważ mamy już ostatni dzień okienka transferowego, zatem zobaczymy sobie, jak tutaj się będzie ta sytuacja jeszcze rozwijała. No i tak, w środku obrony, obok właśnie pewniaka do gry w środku defensywy, czyli Inigo Martineza, zagra
No właśnie, zastanawiam się nad tym Ano Stegin, który ma troszkę słabsze statystyki i już 32 lata, czy tutaj nie postawić na Mikela Gomeza, no i tak chyba zrobię, zatem postawię na 28-letniego środkowego obrońcę. No i tutaj jeszcze jest Jose Bazaldua, on powędruje na ławkę rezerwowych, chociaż również jest tutaj naprawdę bardzo ciekawym zawodnikiem i nie wiem, czy nawet nie dam mu szansy gry w pierwszym składzie, no ale może na razie niech usiądzie na ławce. Zatem na środku pomocy dwóch zawodników będzie to właśnie Dzurutuza i Roberto, tak chyba to w tym momencie widzę. No tutaj jak widzicie, ten mój skład troszeczkę jest zmieniony, ponieważ w meczu z Lokeren, tak jak już wspominałem, dałem zagrać kilku rezerwowym, tak więc kilku zawodników tutaj wyleciało po prostu nawet z poza kadrę meczową. Zatem w miejsce Markela tutaj pojawi się Ruben Pardo. No i Dzurutuza i Roberto na środku pomocy, na skrzydłach Xavi Prieto i Gonzalo Castro. Oczywiście w miejsce Xabiego Prieto, powracający już powoli do zdrowia, Carlos Vela. No on ma na razie tylko 89% kondycji, no ale przecież Xavi Prieto ma niewiele więcej, bo tylko 91, zatem myślę, że ewentualnie damy szansę właśnie Meksykaninowi, który naprawdę te swoje atrybuty ma fantastyczne, no i mam nadzieję, że tutaj nie dostanie jakiejś groźnej kontuzji, no bo przecież grał już w meczu z Lokeren i spisał się, no tak powiedzmy sobie, średnio na 6,7. Oczywiście jako ofensywny pomocnik Sergio Canales, na razie najlepszy strzelec mojej drużyny w tym sezonie, z lewej strony rzecz jasna Gonzalo Castro, no i z przodu Imanol Aguirre. Poza ławką, no jeszcze zastanawiam się nad przesunięciem Pawła Sawickiego, no i tak chyba zrobię tutaj kosztem Estebana Granero. Paweł Sawicki, mój nowy nabytek, którego przecież wypożyczyłem z drużyny, którą prowadzi Duster z Villarrealu do końca sezonu. Właśnie on tutaj jako ten siódmy rezerwowy, no i cóż, zgłaszamy sobie taki zespół, gramy sobie kontratakiem, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj będziemy godnym rywalem dla zespołu królewskich z Madrytu. No mam nadzieję, że zaraz będę mógł ten mecz też zobaczyć, ale chyba właśnie będę mógł zobaczyć ten mecz z tego, okay, co widzę. Jest podgląd. Tutaj jeszcze małe spotkanie z dziennikarzami. Carlos Martinez nie zagra w tym meczu, jego absencja na pewno będzie odczuwalna, o ile trudniej będzie wam bez niego. Tutaj oczywiście, jak zwykle mówimy mediom, że mamy zawodnika na to miejsce, że nie przejmujemy się właśnie tą absencją. No i skład Realu Madryt dzisiaj w bramce Iker Casillas, dalej 15 Carvajal, 3 Pepe, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo, przed nimi numer 24 Asier Ilharramendi, numer 8 mistrz świata Toni Kroos, 19 to Luka Modric, no i ta trójka uznawana mianem najlepszego tercetu na świecie, Cristiano Ronaldo, numer 7 Gareth Bale, numer 11 i wysunięty z dziewiątką Karim Benzema. No będziemy dzisiaj mieli naprawdę, myślę, sporo problemów z tymi zawodnikami, no ale jeżeli moi zawodnicy, zwłaszcza defensorzy, staną na linii, staną na wysokości zadania, no to kto wie, zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Pokażcie, na co nas stać. No tutaj pewnie z motywacją na to spotkanie będzie mały problem. No tak jak już widać, zwłaszcza na początku sezonu, to widać właśnie, że ta motywacja, no tutaj żaden z zawodników nie jest zmotywowany, nawet zgaszony Sergio Canales. No nic, zobaczymy, jak to przełoży się na ewentualny wynik dzisiejszego spotkania. Zatem rozpoczynamy starcie na Estadio Anoeta, wypełnionym praktycznie po brzegi. Real Madrid kontra Real Sociedad San Sebastian. Trzymam kciuki. Uwaga, bo jest pierwsza sytuacja, no niebezpiecznie, Cristiano Ronaldo. Jest Luka Modric, poczekaj chwilkę, bo sobie może troszkę zwolnię. Właśnie widzę, że tak troszeczkę za szybko to. O właśnie, myślę, że leci. Teraz będzie w miarę okej. Okay. No uwaga, bo już pierwsza akcja Realu, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, fantastycznie tam zablokowane to uderzenie, jeszcze strzał pewnego Krosa, na szczęście Geronimo Rulli nie musiał tutaj interweniować w tej sytuacji. No Real naprawdę zaczął z wysokiego C to spotkanie, tak więc no myślę, że tak będzie wyglądał cały ten mecz. No uwaga, bo kolejny stały fragment dla królewskich, Gareth Bale, jest Pepe, no i niestety tracimy gola, ale na spalonym na szczęście zawodnik Realu Madryt i rozpoczniemy od rzutu wolnego. Słabe trochę zachowanie Rulliego przy tym dośrodkowaniu moim zdaniem, bo troszkę poszedł chyba, za... że ewentualnie wiedział, czy jest już spalony, bo czasem tak jest, że po prostu bramkarze podnoszą rękę do góry, już po prostu nie interweniują. No w końcu jakaś sytuacja, mam nadzieję, że to będzie nasza akcja. Fajnie by było. Vela, jest Sergio Canales, jest Sergi Roberto.
do Gonzalo Castro, ten do środka, do Canalesa, ładne teraz rozciągnięcie gry, do De La Beja, dośrodkowanie, no ale niestety tutaj Real Madrid dobrze w defensywie sobie radzi, no i teraz szybka kontra, królewski, Gareth Bale, ależ fantastyczny teraz wślizg Gomeza i rusza Carlos Vela, rusza prawym skrzydłem, ajajaj, teraz znowu fatalne zagranie w kierunku Canalesa, no wielka szkoda, bo mieliśmy tam okazję na to, aby dobrze rozegrać tę akcję, no ale niestety Real Madrid po raz kolejny przejął futbolówkę, jest Cristiano Ronaldo, no ale to uderzenie gracza, który przecież ostatnio otrzymał złotą piłkę, na szczęście niecelne. Patrzę na statystyki, wcale tak Real Madrid nie przeważa, widzę, że no wyrównana ta gra jest. Wyrównana, dosyć. No ale jakoś właśnie za bardzo po skrótach tego nie widać. Niestety na skrótach tutaj zdecydowaną przewagę osiągnęli królewscy. Uwaga, Carvajal do Ronaldo, ostry kąt! No ależ teraz błąd troszkę Ruliego, no i niestety mamy bramkę dla zespołu przyjezdnych. Cristiano Ronaldo strzela swojego trzeciego gola w tym sezonie i w tym momencie przegrywamy 0-1. To nie z karnego. No i nie z karnego, ani nie z wolnego, tak więc. Ale nie, no nie ma co mówić, bo właśnie Cristiano Ronaldo dosyć dużo goli strzela również z akcji, tak więc. Ajajaj, no coś jest tutaj wyraźnie nie tak z podaniami moich zawodników, no bo jakoś dużo właśnie z tych podań jest niecelnych, co oczywiście skutkuje tutaj często przejmowaniem piłki przez Real Madrid, no i właśnie konstruowaniem coraz to nowych akcji przez ten zespół. Duża niedokładność trochę martwi, ale może to się polepszy wraz z upływem czasu. Ale tak czasem troszkę mam wrażenie, że podania moich zawodników są bardzo takie bez sensu. Takie nerwowe trochę. Zobaczymy jak będzie teraz Carlos Vela i Manuel Aguirre, jeszcze tam zablokowany, nic z tej akcji nie wyszło. Przyblokowany nasz napastnik przez defensorów Realu. Ale ważne, że jakiekolwiek te szanse są, bo to też dobrze świadczy o Realu Sociedad. No każda tutaj akcja może być tą, która da nam remis 1-1, no ale na razie niestety się na to nie zanosi. Uwaga, kolejny stały fragment, Cristiano Ronaldo, o, ależ gol. Piękny, wolny, naprawdę. No to jest właśnie to, czasem zdarza się tak, że kiedy zespołowi nie idzie, to oczywiście nie dotyczy w tym momencie Realu, właśnie jakiś stały fragment, rzut wolny, rzut rożny i już właśnie tracimy gola. Często tak jest właśnie w meczach z dobrymi zespołami. Jeszcze Ronaldo, ależ teraz mieliśmy kupę szczęścia, no i nie straciliśmy dzięki poprzeczce trzeciego gola. Dobrze gra dzisiaj CR7, to trzeba przyznać. Jesteśmy oczywiście niezadowoleni. No tak jest, no dzisiaj Cristiano Ronaldo już zdecydowanie rozgrywa swój dobry mecz, no oczywiście jeden z pewnie wielu w tym sezonie. No nawet tutaj rozmowa motywacyjna, w której skrytykowałem moich zawodników, nie za bardzo ich zmotywowała, no tutaj spodziewałem się zupełnie odwrotnej reakcji. No na razie może nie będziemy z jakichś zmian personalnych poczyniać, może przesuniemy sobie tylko mentalność na standardową, no i właśnie rozpoczniemy drugą połowę spotkania na Estadio Anoeta, gdzie do przerwy przegrywamy z Realem Madryt 0-2. A statystyki wciąż nie są takie jednoznaczne, no, na Real. Kolejny stały fragment, a i teraz bardzo dobrze, no Castro, no żeby teraz wyjść z piłką, może uda się strzelić jakiegoś gola kontaktowego, no nie, no przy takich podaniach, nie ma na to najmniejszych szans. Ale jeszcze będziemy przy piłce, teraz ważne jest, aby dobrze ją tutaj rozegrać od samego tyłu. Jest teraz dobre zagranie do Imanola Aguirre, ten do Carlosa Veli. No teraz położył się przed Marcelo Carlos Vela, jest Karim Benzema. Karim Benzema, uwaga, ależ dobra teraz interwencja, no i zdąży do piłki Castro. No ale znów traci piłkę, tym razem Carvajal. No tutaj wyraźnie i dribbling, i podania, to są właśnie te dwa aspekty, z którymi mają spory problem moi zawodnicy w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo słaby mecz rozgrywa dzisiaj Gonzalo Castro, tylko 6,1, taka właśnie ocena tego zawodnika. Uwaga, bo jest rzut rożny, Castro, jest okazja, Sergi Roberto, jeszcze Vela, jeszcze nie ma bramki, no coś wręcz nieprawdopodobnego. Cóż tam się działo pod bramką Realu, no i chyba jakiś, nawet coś więcej niż cud, bo tutaj ciężko mówić nawet o cudzie w takiej sytuacji. Czterokrotnie aż strzelaliśmy na bramkę Realu, ani razu piłka nie wpadła do siatki zespołu z Madrytu. Dobra, zatem czas teraz przeprowadzić może jakieś zmiany. Na pewno Gonzalo Castro opuści boisko, w jego miejsce Paweł Sawicki. No i kogoś by ewentualnie jeszcze tutaj zmienić
Niech wejdzie może Szabi Prieto w miejsce Canalesa, również dzisiaj bardzo bezbarwny występ zawodnika, który naprawdę w pierwszym meczu moim ligowym z Eibarem naprawdę błyszczał, strzelił tam dwa gole. No, tym razem no, były piłkarz Walencji zdecydowanie nie może zaliczyć tego spotkania do udanych. No, mam nadzieję, że te zmiany jakoś odmienią losy tego spotkania. Mam nadzieję na dobry występ Sawickiego przede wszystkim. No, teraz kolejne dobre zachowanie przy stałym fragmencie, ale uwaga, bo jest Bale, nie ma faulu, milczy gwizdek arbitra. Gareth Bale jeszcze w polu karnym. Gareth Bale, dobra interwencja Ruliego, jeszcze dobitka. No i kolejna świetna interwencja naszego młodego argentyńskiego golkipera. O, i znowu rzut wolny Ronaldo. Bez komentarza. Jak robot to wyglądało. Bardzo podobne do tego pierwszego gola z rzutu wolnego właśnie. No szkoda, szkoda w taki sposób tracić no, bramkę. Szkoda, ale z drugiej strony właśnie no Real też oczywiście ma dzisiaj przewagę nad nami. No nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Gramy słabo, musisz to chyba przyznać, że moja drużyna dzisiaj nie prezentuje formy, która mogłaby sprawić, że powalczymy z zespołem królewskich minimum o jeden punkt w tym meczu. Ale ja chciałbym tutaj jeszcze raz zwrócić uwagę na statystyki, które są niesamowite moim zdaniem. 18 strzałów Realu Sociedad przy 22 Realu Madryt. To jest naprawdę, no wygląda to na wyrównany mecz. Masz większe posiadanie piłki, 53%. Ja nawet nie mam tutaj wyciągniętych statystyk właśnie na wierzch, tak żeby nic tutaj naszym widzom nie zasłaniać. No ale myślę, że bez wątpienia tutaj na koniec meczu, kiedy te statystyki się pokażą, tutaj potwierdzą się oczywiście słowa Dastera, że no był to mecz przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia dosyć wyrównany, no ale jak widać po sytuacji na boisku, no tutaj nic wyrównanego być nie może. No proszę, jeszcze tutaj tracimy czwartego gola w tej końcówce, no i już absolutny pogrom zespołu Sociedadu przez Real Madrid. Szkoda przez te wszystkie niedokładności twoich zawodników, bo można było tu naprawdę dobry wynik osiągnąć. Tak jest, zwłaszcza, że po tym meczu z Eibarem wyjazdowym, dosyć łatwo, powiem szczerze, wygranym, spodziewałem się tutaj dużo więcej, że powalczymy z Realem. Oczywiście porażkę no miałem, jakiś tam sposób wkalkulowaną właśnie, no ale nie spodziewałem się, że będzie to aż 0 do 4 i te statystyki będą takie naprawdę wyrównane, no a mimo to tutaj nic ciekawego w meczu z zespołem z Madrytu nie pokażemy. Nie jestem oczywiście zadowolony z tego wyniku, no jak widać nawet niektórzy piłkarze nie są zmotywowani taką rozmową motywacyjną, co mnie troszkę dziwi, no i tutaj oczywiście potwierdzają się słowa Dastera. 19 strzałów, 7 celnych, naprawdę niezły wynik jak na starcie z tak utytułowanym rywalem. 26 strzałów Realu, 12 celnych. No oczywiście zespół z Madrytu miał sporą przewagę pod względem strzałów, no ale zdecydowanie nie tak wielką, jak właśnie mówi o tym wynik dzisiejszego spotkania. No a na El Madrigal już zbierają się kibice, ponieważ za niedługo znowu wielki mecz, tym razem Duma Katalonii, rywalem mojej drużyny, mecz z Realem Madryt. No nie udał się za bardzo Alessandro, ale trzeba przyznać, że naprawdę mimo wszystko nie był zespołem, który poddał się Realowi bez walki, bardzo dużo strzałów przede wszystkim. No tu trzeba na to zwrócić uwagę, więc teraz czekamy powoli na ten mecz z Barceloną i troszeczkę zmienię taktykę, jak mówiliście. Za bardzo ofensywnie gram, a taka gra przeciwko Barcelonie mogłaby się skończyć wynikiem zdecydowanie większym niż 4-0. Jeszcze tutaj mecz Deportivo z Rayo jest do rozegrania i właśnie po tym spotkaniu zacznie się mój mecz z FC Barceloną. I już właśnie będę sobie przedstawiał skład, tylko zobaczę, czy tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Widzę, że to jest chyba najlepszy skład na to spotkanie, ale wezmę sobie mentalność defensywną. Mimo wszystko chcę, żeby mój zespół zagrał na zero z tyłu, co jest bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. W bramce Sergio Asenko od prawej, Mario, Gabriel Paulista, Alvarez Balanta, no i Costa w środku jako defensywny pomocnik. Nie wiem, czy widzisz tą zmienioną właśnie moją nie, taktykę nie, już? Właśnie nie widzę twojej zmienionej taktyki. Właśnie nie wiem za... To będziesz mógł to przedstawić już, kiedy będę już w zapowiedzi. Możesz sobie nacisnąć na płytę boiska. Tam będziesz widział w 3D doskonale to ustawienie i wszystko będzie widoczne. A ja jeszcze przeczytam do końca skład. Jako defensywny pomocnik Bruno, na środku Trigueros, na prawej stronie jako skrzydłowy Kani, na lewej Czeryszew, no i na ataku Vietto i Jonathan Soriano. Tak właśnie wygląda mój zespół, który
Niedługo pewnie powinniście zobaczyć. Tak jest, już mi się tutaj wszystko ładuje. Ok, dajemy sobie podgląd. I będziesz mógł teraz wejść sobie chyba tam na górze na płytę Tak jest, i boiska. pełen, tak? Ok, już widzę mniej więcej jak to na boisku wygląda, zatem tak jak już mówił Duster, właśnie takie troszkę jego troszkę zmienione ustawienie, no i cóż, zatem chyba możemy już rozpocząć, nie wiem czy jesteś już gotowy, czy jeszcze jakieś ewentualnie tam, czy rozmowa motywacyjna, czy wszystko jest już u Ciebie gotowe i czy możemy zatem zaczynać. Jeszcze ustawiam sobie krycie na zawodników, tutaj przede wszystkim Leo Messi, Neymar czy Pedro. Widzę, że niewystawiony Suarez, który jeszcze nie może grać ze względu na to zawieszenie, więc no też, to też troszeczkę zwiększa moją szansę, ale przede wszystkim no jak tutaj zatrzymać Leo Messiego, który no, jest wielkim piłkarzem, co udowodnił w niejednym meczu i myślę, że tutaj w FM-ie też będzie grał znakomicie. Jeszcze nigdy przeciwko niemu nie grałem w tej grze, więc to też taki mój mały debiut, jeśli chodzi o grę przeciwko Argentyńczykowi, który no trzeba powiedzieć, że ostatnie mecze w takim naszym realnym życiu ma naprawdę znakomite. Nie wiem, czy Alessandro oglądał niektóre te mecze, na przykład starcie z Atletico Madryt. Czy hiszpańską ligę zdarza mi się czasem oglądać? Raczej skupiam się na Serie A, oczywiście z racji tego, że jestem sympatykiem drużyny z Włoch, no ale czasem również zdarza mi się oglądać popisy, czy to Leo Messiego, czy Cristiano Ronaldo, czy zawodników Atletico właśnie w hiszpańskiej Primera División. Dodam jeszcze na dodatek, że tutaj potwierdzam słowa właśnie Dastera, że ma prawo tutaj obawiać się Leo Messiego, no bo naprawdę jego atrybuty robią porażające naprawdę wrażenie. Już było widać to po Cristiano Ronaldo też, jak fantastycznie zagrał w meczu przeciwko Realowi Sociedad, w meczu Alessandro właśnie. I powiem, że bardzo fajnie udało mi się zmobilizować zawodników, mówiąc im, że nie oczekuję od nich dzisiaj cudów, więc niech zagrają taką piłkę, jaką lubią. Większość zawodników jest zadowolonych, więc możemy zaczynać mecz. Wielki mecz na El Madrigal, Villarreal, FC Barcelona. Tak jest, właśnie często właśnie takie motywowanie w meczach z mocnymi rywalami właśnie daje właśnie wymierne efekty. No zatem zaczynamy mecz na Estadio El Madrigal. Mam nadzieję, że coś tam strzelimy dzisiaj i że Barcelona za bardzo mnie nie rozgromi, no bo jednak ten pierwszy sezon to jest taki sezon, w którym trzeba przetrwać ten napór Barcelony Realu, a później już martwić się o to, jak ich zdominować. Asensio wybija, Cani, no tam faulowany chyba był Jonathan Soriano, ale sędzia nic nie odgwizdał. Barcelona wychodzi z atakiem Czeryszew przy Pedro, jest Iniesta, już wyprowadza Duma Katalonii, atak Leo Messi przy piłce, bardzo krótko piłka przy nocy, ale bardzo dobrze też Gabriel Paulista, Neymar do Iniesty, ten na prawą stronę do Daniego Alvesa, będzie dośrodkowanie Alvesa, Pedro, ależ tutaj no, było naprawdę blisko teraz. Na szczęście nie trafił Pedro Rodriguez, bardzo krytykowany przez kibiców Barcelony. Też ostatnio naprawdę gra całkiem nieźle. Costa do Vietto. Jest Czeryszew. Znów my próbujemy zaatakować. Chociaż gramy tą taktyką defensywną, to jednak coś tam moi gracze próbują, ale już Barcelona przejęła piłkę. Już tiki-taka ze strony Dumy Katalonii. Bardzo ładne przejęcie Trigueros, ale są tutaj gdzie być powinni zawodnicy Dumy Katalonii. Pedro, Mascherano. Ależ ładne teraz podanie do Neymara na lewą stronę. Brazylijczyk wchodzi w pole karne. Neymar i broni Sergio Asenjo. No, kolejna świetna okazja Barcelony, no ale tutaj Sergio Asenjo po raz kolejny na posterunku. Xavi do Pedro jeszcze. Tam był jeden z zawodników Dumy Katalonii. Na szczęście wybicie mojego zespołu. No i na razie wygląda to naprawdę ciekawie. Po 20 minutach jak na razie. No Barcelona dominuje, patrząc na statystyki, to na pewno. 12 strzałów Dumy Katalonii, zaledwie jeden mój strzał. Trigueros, Costa, do Bruno. Bruno do Jonathana Soriano, był zawodnik Barcelony, do Vietto, jeszcze Cani. Ach, mieliśmy tutaj okazję zaskoczyć Dumę Katalonii i mimo tej niebywałej przewagi zespołu z Barcelony strzelić nawet bramkę. Mów, oddaję Ci głos. Przepraszam, że tak się wtrącam, ale chciałem tylko powiedzieć, że mam troszkę wysoko ustawiony dźwięk i mam nadzieję, że te reakcje tutaj kibiców na El Madrigal jakoś Cię nie zagłuszą. Vietto 1-0! Tutaj proszę bardzo. No i to, o czym mówiłem, mimo wielkiej przewagi Barcelony udaje się strzelić bramkę. Naprawdę zaskoczona Duma Katalonii, ale już pewnie będą chcieli odpowiedzieć Xavi Vermaelen. Jeszcze Iniesta, Xavi, cały czas ma piłkę, Duma Katalonii, Iniesta, Czeryszew, fantastyczny ślizg, jeszcze Neymar, Bruno. I cały czas Barcelona próbuje, ale bardzo ładnie gra dzisiaj Villarreal.
Neymar, na prawej stronie Neymar, potem środkowanie Pedro i ciągle żółta łódź podwodna. Wychodzi zwycięsko z tych starter z faul Javiera Mascherano. Messi, odebrana piłka, naprawdę zdetronizowany dzisiaj atak dumy Katalonii mimo wszystko. Cani, ładne zagranie do Soriano, będzie szansa na drugą bramkę. Jonathan Soriano pogrąża swój były klub i 2-0. Villarreal jak na razie wygrywa z Barceloną, niesamowite. Brawo, brawo, wielkie gratulacje za ten wynik. Zobaczymy jak to będzie dalej, bo czasami można wygrywać nawet 4-5-0 po pierwszej połowie i przegrać jeszcze ten mecz we Femie. Wszystko jest niestety bądź niestety możliwe. Dani Alves, Messi, Pedro i znów Barcelona. Pedro, ależ teraz potężny strzał. No i tak jak mówiłem, trzeba cały czas uważać na dumę Katalonii. No, zgadzam się z twoimi słowami, nie tylko w realnym futbolu, ale właśnie również w FM-ie. No naprawdę wszystko absolutnie jest możliwe. Póki piłka w grze, wszystko jest możliwe, więc... No teraz ważna bardzo decyzja, czyli jak tutaj mój zespół zmotywować na te drugie 45 minut. Myślę, że powiem, że podoba mi się ich dotychczasowa gra, żeby tak trzymali, grali dalej. Widzę, że mam tutaj trochę opóźnienie, jeżeli daję te, tą rozmowę motywacyjną i muszę troszkę czekać na to wszystko. Ja jeszcze w międzyczasie pokazuję naszym widzom statystyki w przerwie tego meczu, no tutaj po których widać absolutną dominację Barcelony, 20 strzałów dumy Katalonii, 7 celnych, w twoim przypadku jest to 5 strzałów, 3 celne, no ale wynik jak na razie na twoją korzyść, no i mamy nadzieję oczywiście, że taki wynik pozostanie do samego końca. Taki zgoła odmienny mecz jak ten twój, mimo tam tego, że naprawdę statystyki były podobne, to Real cię troszeczkę rozgromił, a tutaj trochę inaczej, mimo tego, że to Barcelona wyraźnie przeważa, to ten mecz jak na razie wygrywam. Tak jest, no naprawdę wynik różni się od tego, oczywiście to pokazują statystyki, no ale również jedna właśnie z piłkarskich prawd mówi, że nie zawsze należy patrzeć na statystyki, a oczywiście liczy się to, co w siatce. Czekamy na te drugie 45 minut, już 5-6 minut mija, a my jesteśmy coraz bliżej upragnionego zwycięstwa. Kontuzja Jordiego Alby, to też jest strata dla Barcelony, prawdopodobnie wejdzie na boisko Adriano. Jeremy Mathieu, jednak ten za 20 milionów sprowadzony z Walencji. Messi kontuzjowany. Lewy obrońca. O, Messi też kontuzjowany, Munir na boisko, więc to też może nam troszeczkę ułatwić zadanie, ale niekoniecznie, bo jak mówiłem, wszystko jest tutaj możliwe. No, a Munir to również zawodnik, który tutaj w FM jest naprawdę utalentowany. Tam już w tej mojej karierze, którą rozgrywam sobie indywidualnie, właśnie kupił go Juventus, no i naprawdę atrybuty ma niemal takie, jak pokazywałem wam przed chwilą w przypadku Leo Messiego. Ale teraz pięknie Gabriel Paulista odebrał piłkę właśnie przed chwilą wspomnianemu Munirowi. Tavares Balanta, no niecelnie, teraz muszą uważać moi zawodnicy, Xavi, jeszcze Munir, ale fantastycznie gra dzisiaj Sergio Asenko. Czeryszew wybija piłkę, no i naprawdę musimy się tutaj bronić, gram cały czas na mentalności defensywnej i myślę, że przydadzą się już jakieś zmiany w tym meczu. Przeprowadzimy jakąś pierwszą zmianę, no właśnie, tylko kto może wejść na boisko, kto jest tutaj, widzę, że zmęczony Cani bardzo. Kogo mogę tutaj na boisko wprowadzić? Myślę, że Javi Espinoza. Może Jonathan Dos Santos też wejdzie do środka. Zmęczony również Trigueros. No i myślę, że tak zrobimy, mimo tego, że Trigueros gra dosyć dobrze. Zresztą no, patrząc na oceny, to wszyscy moi zawodnicy grają dzisiaj naprawdę ładnie. No to wejdzie tylko na razie Manu Jonathan Dos Santos, rzecz jasna, za Manu Trigueirosa. To będzie tyle zmian jak na razie. Nie chcę też za dużo tu zmieniać, bo naprawdę wszystko funkcjonuje bardzo fajnie, ale przyda się jednak ktoś do środka boiska, kto będzie miał świeżą krew. I świeże siły także. Tutaj, tak. Tutaj już naprawdę blisko upragnionego sukcesu. Parę minut do końca tego spotkania. Villarreal Barcelona 2-1. Niesamowite. Czeryszew kontuzjowany, więc dobrze, że zostawiłem te zmiany na ostatnie minuty, ale to dobrze, bo tą zmianą będzie można też urwać parę minut dumie Katalonii, ale kto może wejść teraz za Czeryszewa na lewą stronę? Myślę, że Javi Espinoza to jest jedyny wybór słuszny w tej sprawie, więc Javi Espinoza, były zawodnik Barcelony, wychowanek zresztą katalońskiego klubu, wejdzie na boisko, będzie to kolejny po Jonathanie Soriano i Jonathanie dos Santosie, były gracz dumy Katalonii, więc taki troszeczkę mały rewanż. Widzę, że tu kolejna kontuzja, tym razem
Jonathan Soriano. Widzę, że troszkę Barcelona może nie umie się pogodzić z tą porażką i fauluje czy coś moich zawodników. Ja nie wiem, czy, ja będę musiał nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale czasami w FM-ie troszkę tych kontuzji jest za dużo, zwłaszcza w czasie meczu. W rzeczywistym świecie tych kontuzji w czasie meczu nie jest aż tak dużo, jak tutaj czasem serwuje nam FM. No nie wiem, czy ciebie też, ale mnie to osobiście troszkę denerwuje. O tak, tak, to trzeba przyznać, że w FM jest moim zdaniem po pierwsze za dużo bramek z wolnego, no prawie każdy wolny jest zamieniany na bramkę, a po drugie jest za dużo tych kontuzji w czasie meczu przede wszystkim. Nie, dokładnie tak, zatem no oczywiście nie jest to realny świat, nigdy tego super się nie da odwzorować, no ale zawsze FM jest uważany za takiego... Aż 6 minut doliczone. No już prawie, jeszcze tutaj kontuzja i niesty. I koniec meczu, Villarreal na El Madrigal pokonuje FC Barcelony. Niesamowity mecz. Jaume Costa zostaje graczem tego spotkania. Wow. Tyle mogę tylko powiedzieć. No naprawdę wielkie gratulacje dla ciebie. No, ten mecz ułożył się zgoła odmiennie od tego, który ja rozgrywałem. Tam raczej za wiele do powiedzenia nie miałem, mimo że kilka ciekawych sytuacji było pod bramką Mikela Casillasa. No to tutaj w twoim przypadku naprawdę... Może gra nie była świetna, no bo Barcelona też miała sporo okazji, no ale wynik jak najbardziej tutaj sprawia, że no, masz wielkie powody do satysfakcji. Powiedziałem tutaj asertywnie zawodnikom, to było coś wyjątkowego, panowie, byliśmy przez wszystkich spisywani na straty, ale zagraliśmy przecudnie, moje gratulacje, wszyscy są wyjątkowo zachwyceni, naprawdę ta... To tutaj zwycięstwo może dodać prawdziwych skrzydeł moim piłkarzom. A nie uwierzysz, jak wyglądają statystyki po tym meczu. Nie wiem, czy już na nie zerkałeś, pewnie tak, bo one są naprawdę... Jeszcze właśnie nie zerkałem. One są naprawdę porażające. Barcelona, 33 strzały, 13 celnych. O, widzę teraz to ty wszystko. Ty 6 strzałów, 3 celne. I tylko 3 celne, a mimo wszystko wygrana Dumy Katalonii. No to troszkę pokazuje też taki... realny odbiór gry Dumy Katalonii, bo często jest tak, że Barcelona właśnie ma takie statystyki, a mecze przegrywa bądź remisuje, więc no jednak tego trochę realnego życia w tym FM-ie jest. Tak jest, zawsze coś takiego się znajdzie. Nie wiem teraz, jeżeli zostanie rozegrany ten mecz ostatni właśnie w Lidze Europejskiej, no to wówczas może obejrzymy sobie jeszcze ewentualnie losowanie fazy grupowej Ligi Europy. Tutaj oczywiście ostatnie wyniki, które tutaj właśnie meczy, które się właśnie ostatnio odbyły, zatem Cordoba Celta Vigo 1-2, ja przegrałem wysoko z Realem 0-4, Deportivo Rayo 2-2, no i tutaj właśnie ostatni mecz Villarreal Barcelona 2-1 dla twojej drużyny. No i nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić cięcia, bo to jest mimo wszystko 31 sierpnia. No tak, więc tak, tak. Chyba taki najdłuższy dzień. Tak jest, chyba wszystko na to wskazuje, bo to się będzie naprawdę wczytywało bardzo długo. Ja już z doświadczenia wiem, ty pewnie też, że właśnie takie tutaj odpalanie odcinka w dniu 31 sierpnia wiąże się właśnie z tym długim, długim naprawdę wczytywaniem. Zatem cóż, może zrobimy sobie małe cięcie i zobaczymy się jeszcze na momencik właśnie w trakcie losowania Ligi Europejskiej, fazy grupowej Ligi Europejskiej. Zatem do zobaczenia i usłyszenia za chwilę. Zatem witamy, moi drodzy, w drugiej części naszego odcinka. No niestety troszkę zagapiliśmy się, troszkę przegapiliśmy losowanie Ligi Europejskiej. Może nie tyle przegapiliśmy, co po prostu nie było ono już prezentowane tak jakby na żywo. Zatem pozostaje nam tylko zaprezentować wam grupy, nie tylko te, w których my zagramy, ale również wszystkie grupy Ligi Europejskiej. Zatem Duster może rozpocznie od przedstawienia, z kim ty się zmierzysz w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Grupa A, czyli ta pierwsza grupa, więc fajnie, że ja zaczynam. Grupa A, pierwsza grupa, tak dalej. Oczywiście Villarreal, czyli mój zespół. No i zagramy sobie z Wolfsburgiem, Feyenoordem i Hansą Rostow. Więc naprawdę ciekawa rywalizacja czeka nas. Przede wszystkim z Wolfsburgiem będziemy mogli się zmierzyć z zespołem, który jest naprawdę no, porównywalny wielkością do naszego klubu. Myślę, że nawet troszeczkę większy. No i będziemy mogli się sprawdzić, jak tutaj zagramy. No i mam nadzieję, że razem z Alessandro spotkamy się w wielkim finale, który ma miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo, bardzo ciekawie. Teraz oddaję głos Alessandro. Tak jest. No to jest takie nasze naprawdę życzenie, aby właśnie w tej Lidze Europejskiej zajść jak najdalej. Nie wiem, jak ty, Duster, masz w wymaganiach od zarządu, ale ja przede mną... Zarząd stawia takie troszkę mało sprecyzowane wymagania walczyć o każdy punkt w Lidze Europejskiej. Nie wiem, jak ty tam masz właśnie to napisane. Już patrzę, powiem ci. I tutaj w Europa League mam minimalne oczekiwanie na ten sezon. To dojście do fazy grupowej. Więc aha, do fazy grupowej. Już tak,
już zarząd jest zadowolony i teraz praktycznie mogę, mam wolną rękę, może tak. Każdy już wynik będzie dla klubu sukcesem. Dobra, zatem przejdźmy do mojej grupy. Ja znalazłem się w grupie D. Oczywiście faworytem mojej grupy jest rzecz jasna angielski Tottenham. No i również znalazły się jeszcze zespoły Czarnomorca, Odessa, a także Grasshoppersu, Zurych. Zatem no, muszę tutaj powiedzieć jak najbardziej, że awans z tej grupy jest jak najbardziej realny, jak najbardziej w moim zasięgu. Jeżeli coś tutaj, jakaś katastrofa z moją formą się nie wydarzy, no to spokojnie nawet z tego drugiego miejsca obok Tottenhamu, no ale oczywiście powalczymy o miejsce pierwsze. Myślę, że zdołamy awansować do kolejnej rundy Ligi Europejskiej. Zatem cóż, moi drodzy, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Myślę, że emocji nie zabrakło. Graliśmy dzisiaj naprawdę wielkimi rywalami. No i cóż, jeszcze może zapowiemy sobie, z kim zmierzymy się w kolejnym odcinku. Zatem tutaj będzie to prawdopodobnie jakiś mecz Ligi Europy. Zatem powiedz mi, Duster, jaki mecz rozgrywasz 2 października? Czy w ogóle jakiś mecz wtedy rozgrywasz? 2 października, już patrzę. 2 października to mecz z Feyenoordem Rotterdam. A zaraz przed meczem z Feyenoordem Rotterdam mam 27 września mecz z Realem Madryt u siebie na El Madrigal. O, zatem więc myślę, że będzie to ciekawy odcinek, bo ja gram u siebie na Estadio Anoeta z Walencją 28 września. Zatem więc myślę, że być może to właśnie zaprezentujemy wam, a nie te mecze Ligi Europejskiej, ale być może mecz z 23 października. Z kim wtedy grasz, Alessandro? Gram 24 z Sevillą na wyjeździe, na Ramon Sanchez Pizjuan. No to ciekawie, bo ja gram z Sevillą już 26. O, proszę bardzo. No, Sevilla będzie podmęczona, no, będzie, po meczu z tobą. Będzie miała maraton naprawdę niezły. Naprawdę super mecze nas tutaj czekają, widzę, ale spotkamy się też, mam nadzieję, 7 grudnia na bardzo ważnym meczu. Gramy na El Madrigal, tak jest, z Realem Sociedad Alessandro. Tak jest, zatem to będzie naprawdę ciekawe spotkanie, no ale to dopiero w odcinku późniejszym, zatem no... Tak. Jak tutaj decydujemy się na najbliższy odcinek, 24 czy 28 w moim przypadku, czy może Liga Europy, no jak tutaj uważasz? Ja myślę, że ten mecz twój z Walencją, a mój z Realem Madryt, to będzie coś, co na pewno będzie chciał każdy zobaczyć i na pewno będzie to lepsze niż zbieranie punktów w Lidze Europejskiej. Zatem ty grasz którego tutaj? Ja gram 27 września. Okej, zatem ja dzień później, zatem już ostatecznie ustaliliśmy, że właśnie 27 i 28 września widzimy się na meczach w przypadku Dastera z Realem Madryt, w przypadku moim z Walencją. Oba te mecze oczywiście rozgrywamy sobie na własnych stadionach, zatem na pewno myślę, że tak samo jak i w tym odcinku, no naprawdę emocji nie zabraknie. Zatem bardzo serdecznie już dziękujemy. Tutaj mówili dla Was Duster i zapraszam też serdecznie na mój kanał. Link, mam nadzieję, że Alessandro umieści w opisie. Tak jest, oczywiście. Ja również, Alessandro, się z Wami żegnam. Również oczywiście zapraszam do oglądania mojej indywidualnej serii na moim kanale. Oczywiście jeszcze na koniec również informacja, że ten odcinek, który właśnie oglądacie, również w przeciwieństwie do odcinka poprzedniego, pojawi się również na moim kanale. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na właśnie ten odcinek, na mój kanał. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia. Żegnamy się z Wami. Na razie, cześć. Na razie.